inne, nieduże gminy, które w inny sposób nie miały możliwości pozyskać środków, bo byłoby to bardzo trudne dla nich budżetowo. Dzięki temu, że lokalne grupy działania napisały projekt, pozyskały finansowanie, dzisiaj mają ławki solarne i dla nas też fajny referencyjny projekt, bo 26 ławek dostarczonych. No to jest jakaś ciekawa rzecz tutaj w regionie, która wzbogaciła dobry punkt startu dla okolicznych miast, gmin, które dzisiaj są też trochę dzięki temu bardziej smart i na tej bazie będziemy budować, myślę, mam nadzieję, kolejne rzeczy. Także oddaję głos Pani Aleksandro, chętnie posłucham. Dziękuję bardzo. Tak jak już Pan Piotr wspomniał, reprezentuję Stowarzyszenie Lokalnego Podziałania Ziemia Pszczyńska. Takich stowarzyszeń w Polsce jest ponad 200, w całej Europie prawie 3000 i działają w oparciu o program LIDER. Tutaj Ziemia Pszczyńska również ma swoją grupę działania, obok jest Żywiec, Cieszyn. Także praktycznie 90% terenu Polski jest objętych działaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tak jak dokładnie dzisiaj usłyszałam, mamy Smart Cities, teraz popularny staje się przynajmniej u nas w Elgietach taka nomenklatura Smart Villages, a tak naprawdę należy mówić o Smart Territories. Kim jesteśmy? Więc zacznę dla tych, którzy nie znają lokalnych grup działania, chociaż widzę, że są też gminy bielskie i nasze pszczyńskie, które są naszymi członkami, bądź bielskie członkami innych grup, bielskich grupy działania. Jesteśmy takim stowarzyszeniem specjalnym, jak ustawa nas nazywa, która łączy podmioty, musimy być trójsektorowi, musimy łączyć podmioty gospodarcze, samorządy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, aby ta grupa działała, po prostu musi być z założenia trójsektorowa. I główną naszą misją jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, czyli możemy obsługiwać obszary wiejskie i miasta do 20 tysięcy ludzi. Otóż się to się rozjechało, ale dopowiem. Obejmujemy takie obszary, jak Państwo widzą, czyli cały powiat pszczyński minus miasto Pszczyna, ponieważ jest miasto Pszczyna, to znaczy obszar wiejski miasta Pszczyna obejmujemy, natomiast już samo miasto Pszczyna ma ponad 20 tysięcy mieszkańców, więc jest wyłączone z naszego możliwości dofinansowania, aczkolwiek tak jak mówię, wsie okoliczne, a jest ich 12, korzystają. Do tej pory uzyskaliśmy jako LGD 30 milionów, bo to my jako LGD organizujemy konkursy, przeprowadzamy nabory, mamy swoją radę, która akceptuje wnioski, która wybiera, tworzy listy rankingowe i przesyła zaakceptowane wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, który już podpisuje umowę z wybranymi beneficjentami. Na dzień dzisiejszy mamy w sumie przez te 10 lat podpisane około 250 umów z wnioskodawcami. No i jeżeli chodzi o hierarchię wydatków, to około 15 milionów z tego było docelowo, skorzystali z tego dofinansowania przedsiębiorcy naszego obszaru. Około 10 milionów było skierowane do gmin, jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast 5 milionów to są środki przekazane na organizacje pozarządowe, projekty inne prospołeczne miejskie. I tutaj jeszcze dopowiem, że obejmujemy powiat pszczyński, Bieruńsko-Lędziński, dwie gminy z Bieruńsko-Lędzińskiego, Bieruń i Wojszowy oraz Mikołowskiego obszaru, trzy gminy, Odmontowice, Orzesze i Wyry. Rozrośliśmy się przez ostatnie 5 lat. Więc tak jak powiedziałam, dysponujemy środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i z naszych projektów, z naszych środków gros projektów realizują właśnie gminy. I to są głównie projekty służące realizacji niekomercyjnych, ogólnodostępnych inwestycji. I tak jak już Pan Piotr wspomniał, w ramach projektu współpracy Stacja Regeneracja wraz z powiatem, wraz z LGD Żywiecki Raj, Ziemia Bielska, zrealizowaliśmy projekt, który opierał na ponad 1 000 000 zł. W ramach tego projektu powstały 4 obiekty małej infrastruktury.
projektem 26 sztuk ławek solarnych, które Państwo tutaj widzą na zdjęciu. Część gmin preferowała zestawy gier plenerowych, a klucz projektu to były stacje naprawy rowerów. Już teraz wiem, że po spotkaniach z wójtami, tudzież burmistrzami naszych członkami z naszych gmin członkowskich, wiemy, że te ławeczki się cieszą bardzo dużą popularnością i już teraz przy najbliższych naborach, które będziemy organizować w przyszłym roku, część wójtów, część gmin będzie aplikowała też właśnie o te rozwiązania. Jeszcze dodam właśnie taką informację, że gminy bielskie, nie wiem, czy tutaj mają świadomość, że teraz akurat w Bielsku trwa nabór do 21 października, nabór właśnie na inicjatywy niekomercyjne, także jeżeli Państwo, ktoś z Państwa jest zainteresowany, może jeszcze z tego skorzystać. Nasze gminy, nasi członkowie będą mogli z tych te projekty składać. Nabór będzie ogłoszony końcem grudnia, projekty będzie można składać w lutym. Nowa perspektywa, nowe możliwości. Jak to mówią, idzie nowe. Idzie nowe okres programowania, kończy się stary. Natomiast ministerstwo, już nasze rozwoju rolnictwa, zaproponowało nam wdrożenie w ramach tego okresu programowania takich koncepcji jako pilotaży Smart Villages. Mają to być dodatkowe środki już do dyspozycji w 2021 na wdrożenie innowacji na wsiach i rozwiązania przedsięwzięcia, rozwiązania klimatyczne. Nie wiemy jeszcze jakiego rzędu środkami, jakie cele nam narzuci ministerstwo. Wiemy tylko, że jest to jak gdyby temat, który został zaakceptowany przez nasze ministerstwo i teraz czekamy na rozwiązania, bo te wszystkie założenia musimy wprowadzić do naszej strategii. Dlatego Państwo, jeżeli macie jakieś przełożenie na budowę strategii, wprowadzenie pewnych założeń do strategii lokalnych, to bardzo też prosimy o głos w sprawie, bo później na tym opierają się następne nabory. Wiemy, że mają być to dosyć spore środki jak na pilotaż, natomiast no, jak się to przełoży na partykularne LGD, to czas pokaże. Natomiast chodzi o to, żeby głównie mają być to środki wyrównujące szanse obszarów wiejskich w stosunku do obszarów miejskich. Rozwiązania cyfrowe, klimatyczne i tak dalej. Czyli w szczególności poprawienie warunków życia i pracy mieszkańców na obszarach wiejskich, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, jak i też jego poprawa. Także kończymy jedną perspektywę, czekamy na drugą. W międzyczasie wprowadzamy pilotaż właśnie tego programu korelującego ze Smart Cities, czyli Smart Villages, bo na tym obszarze działamy. No i mamy nadzieję, że tak jak Andrzeju, będziemy coraz bardziej smart również na tych malutkich miejscowościach, które jak najbardziej potrzebują naszego wsparcia. Także tyle, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo.